Dzień dobry, witam Państwa. Policja jest na tropie gwałciciela za podwójny gwałt. Tutaj właśnie uciekł do tego marketu. Za chwilę będziemy świadkami zatrzymania. My się trochę oddalimy. Pewnie będą go prowadzili. Mianowicie ten gościu zgwałcił dwie kobiety w północnej części Anglii. Mieszkanie z Bolton. Tutaj właśnie wybrał się teraz na zakupy. Policja śledziła go od dłuższego czasu. Podejrzewają, że jest w tym markecie na 100%, bo dostali cynka od ochroniarzy. Właśnie poszli do środka, żeby go zatrzymać. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Jestem z Wami tutaj dzisiaj. Chcę Wam zdać relację, proszę Państwa. No, zobaczymy, jak długo nam to zajmie, bo no być może zacząć uciekać, może zacząć stawiać jakiś opór, ale to nam nie przeszkodzi, żeby po prostu być tutaj z Państwem. Zobaczymy. Czekamy cierpliwie, czekamy. Jak Państwo widzą, duży ruch. Koło godziny 16, czyli no jest taki, ludzie wracają z pracy i robią takie tutaj właśnie zakupy tutaj, o, w tej ulicy. Czekamy, obserwujemy, co się wydarzy. Czekamy, proszę Państwa, no. Niestety jeszcze go nie wyprowadzili, także na pewno stawia opór, bo no to jest gwałciciel, także no na pewno wiem, że w więzieniu tak jak i policjanci, tak i gwałciciele mają przerąbane, będą na pewno go gwałcić, no bo gwałcicielami tak się postępuje, no nie ma innego wyjścia. Dziękuję za uwagę, będziemy w kontakcie, jeżeli go złapią, będę miał najświeższe informacje. Miłego dnia życzę, dziękuję.